Cześć, słuchajcie, chciałem wam powiedzieć parę rzeczy na temat uczenia się Rejsów i Rubiego i to chciałem powiedzieć w kontekście swojego własnego uczenia się i własnego doświadczenia, które od półtora roku ciągle jeszcze zdobywam, bo właściwie dopiero jeszcze nie mogę o sobie powiedzieć, że jestem mistrzem Rejsów, tym bardziej, że uczę się jednocześnie też JavaScriptu dużo. Natomiast chciałem po prostu wam powiedzieć parę słów na temat tego, w jaki sposób można trochę ułatwić sobie ten proces, bardzo ciężki moim zdaniem. I po prostu trochę przy okazji chciałem mówić kilka swoich przemyśleń na ten temat. Będzie to talk dość generalny, dość ogólny, mam nadzieję, że niezbyt ogólny, także samej technicznej wiedzy będzie niewiele, natomiast mam nadzieję, że wam się spodoba i doda wam trochę energii do tego, żeby się uczyć Rejsów i Rubiego. No dobra, więc zacznę może od pytania, kto się uczy Rejsów i Rubiego? Okej, okay, widzę większość. A czy jest ktoś, kto się uczy mniej niż jeden miesiąc na przykład? Okej, okay. To bardzo fajnie. Słuchajcie, ogólnie uczenie się Rejsów jest bardzo ambitnym przedsięwzięciem, wydaje mi się, dlatego że to nie jest najprostszy framework, to jest dość skomplikowany framework, który wymaga dużej, powiedziałbym, no, dyscypliny, żeby poznać go do takiego stopnia, żeby to zaczęło się zwracać. Więc wydaje mi się, że wybraliście sobie dość trudną drogę, natomiast na pewno ona popłaca. Także powiem w skrócie o pewności, źródłach, pomocy i frustracji. Nie tego się pewnie spodziewaliście, ale tak ogólnie zarysowuję swój krótki talk i obiecuję, że nie będę was rozpraszał. Nie będę was rozpraszał, dlatego że podobnie jak w nauce Rejsów, rozpraszanie się nie pomaga. Więc zapewniam was, że jeżeli będziecie działać, jeżeli będziecie robić dużo, pisać po prostu nawet najprostsze kawałki kodu, wpisywać rzeczy do konsoli i zobaczyć, co wam wyskoczy, sprawdzać, eksperymentować i robić dużo po prostu rzeczy w Railsach, pisząc jakiś kod Rubiego, to będziecie zdobywać nową wiedzę, która w żaden sposób nie może być po prostu przeczytana skądś albo otrzymana od kogoś w prezencie. Wiedzy się dzisiaj przynajmniej tego typu nie zdobywa w ten sposób, że ktoś nam powie i będziemy to wiedzieli. To trzeba przetestować, trzeba to sprawdzić, trzeba napisać i dopiero wtedy będziemy w stanie czegoś się nauczyć. Zgłębianie wiedzy, czyli czytanie książek, patrzenie do dokumentacji, robienie jakiegoś researchu po prostu w głowie bez pomocy komputera, że tak powiem, jest dość pracochłonne. Natomiast wydaje mi się, że czasami, jeżeli nie jest poparte praktyką, to możecie to nazwać, że to jest lenistwo po prostu. Jeżeli przeczytaliście o czymś, o jakiejś klasie i jej nie zastosowaliście, nie zrobiliście z nią niczego, to ja nazywam to u siebie lenistwem, jeżeli tego nie zrobiłem. Po prostu. Niby chciałem się czegoś dowiedzieć, ale nie sprawdziłem tego w praktyce, czy to działa. No i przez to się nie nauczyłem. Wiele razy tak było, już teraz nigdy tego więcej staram się nie robić, żeby po prostu nie tracić czasu. Że przeczytałem o czymś, dowiedziałem się czegoś z jakiegoś tutoriala, obejrzałem krótki film na YouTubie, ale nie chciało mi się wpisać tego do konsoli i zobaczyć, jak to działa. To jest największy według mnie błąd, jaki popełniałem na początku, ucząc się Rejsów i Rubiego. No i jeżeli już przetestujemy, jeżeli już wykonamy ten krok praktyczny, to on daje nam pewność. To jest wspaniała rzecz, daje nam pewność, że czegoś się nauczyliśmy, że coś możemy zrobić. Bo jeżeli tylko przeczytaliśmy, to jest gdzieś tam, gdzieś z tyłu głowy i możemy sobie przypomnieć, że tam można w Rejsach coś takiego zrobić w łatwy sposób i wiemy nawet, gdzie w dokumentacji to jest, ale dużo lepiej by było, gdybyśmy już przynajmniej raz tą rzecz zrobili po prostu w praktyce na jakiejś apce zupełnie od początku zrobionej, żeby w realnym środowisku sprawdzić, jak to działa. No i na zasadzie przeciwieństw w
w programowaniu jest bardzo dużo niepewności. Niestety. Jest tego mnóstwo. Nie mamy pewności co do tego, czy nasz kod zadziała, jak go napiszemy. Nawet najczęściej mamy wręcz pewność, że on nie zadziała. I dość nie jesteśmy raczej zaskoczeni, jeżeli coś idzie nie tak. Więc musimy, przynajmniej ja staram sobie zawsze powiedzieć w takiej sytuacji, że to jest konieczność, że jeżeli się uczę czegoś nowego, to ta niepewność jest obecna, więc to jest swój optymizm przy uczeniu się próbuję wziąć stąd, że wiem, że jeżeli robię coś, czego nie jestem pewien, to na pewno mnie to rozwija. Na pewno mnie to rozwija, dlatego że jeżeli wcześniej nie byłem czegoś pewien i upewniam się, jak coś działa, to jest zawsze krok do przodu, to jest zawsze jakiś awans, jakaś nowa rzecz, której się nauczyłem. Więc tutaj trzeba się określić, to znaczy albo będziemy mieli wystarczająco samozaparcia, żeby brnąć i utrzymywać ten nieprzyjemny stan niepewności i po prostu musimy postawić wszystko na nasze działanie i nie zważać na to, że może być nam czasem trudno, albo po prostu się zniechęcimy i zrezygnujemy. To jest taki według mnie moment graniczny, że ta niepewność może zadziałać w dwie strony, ale wydaje mi się, że od nas zależy i od naszego nastawienia, w którą stronę to zadziała. No więc źródła, które mogą dawać tę pewność, to w pierwszej kolejności wymieniłem Stack Overflow, ale wymieniłem to dlatego, że zachęcam was po prostu do zadawania pytań tam. To znaczy nie do po prostu czytania i przyklejania kodu z tych, ale jeżeli mamy rzeczywiście jakiś problem, to jest niesamowite. Jak ja zaczynam pisać coś na jakieś pytanie i sobie myślę, o matko, jakie to pytanie jest nieprecyzyjne, jak ja beznadziejnie to sformułowałem, w ogóle nie będą wiedzieli, o co mi chodzi. Zaczynam poprawiać to pytanie i nagle sobie myślę, kurczę, nie pomyślałem o tym wcześniej. Że przy pomocy dokładnego nazwania problemu nagle wpadnę na pytanie, które pozwoli mi to rozwiązać. Czyli po prostu w momencie, kiedy nie mam intencji rozwiązać problem, tylko mam intencję dobrze sformułować go, no to nagle odkrywam zupełnie inną jego stronę i mogę się przy okazji wpaść na rozwiązanie. Dokumentacja oczywiście jest źródłem pewności, jeśli chodzi o to, jak działają klasy i zawsze, jeżeli jest podany jakiś przykład, to warto go przetestować w konsoli. Ja zawsze to robiłem. Wydaje mi się, że to mi dawało bardzo, bardzo dużo. Jeżeli mam właśnie jakiś fragment dokumentacji z przykładem, to nawet próbuję wpisać ręcznie ten sam przykład do konsoli i zobaczyć, jak on działa, a potem wprowadzić jakieś zmiany, żeby mieć pewność, że to tak działa. I to jest rzeczywiście bardzo, bardzo rozwijające, wydaje mi się. Ostatnio, dość niedawno, zacząłem po prostu szukać fragmentów kodu na GitHubie, po prostu w globalnej wyszukiwarce i czasami naprawdę na ciekawe rzeczy można trafić. To znaczy, wklejając na podobny kod albo użycie jakiejś metody, to można się zainspirować. Później zresztą powiem o takim portalu, w którym można więcej zobaczyć, który jest nastawiony na to, żeby wiedzieć wiele rozwiązań tego samego problemu. No i właśnie tutoriale, o których właśnie chciałem teraz powiedzieć. Więc ja zaczynałem od Code Academy i w ogóle zaczynałem od Pythona i od HTML-a, ale kurs Rubiego też jest całkiem niezły. To znaczy, jeżeli byście chcieli uczyć Rubiego zupełnie od zera, to myślę, że warto zrobić ten kurs na Code Academy, bo on jest dobrze przygotowany, z myślą o początkujących. Obsługa błędów może być frustrująca, znaczy jeżeli właśnie robimy jakieś literówki, przecinki, stawiamy tam, gdzie nie trzeba, to będzie nas to kosztowało dużo, dużo pracy na początku, ale to zauważyłem, że mniej więcej
oswojenie się z tym, że z błędami syntaktycznymi mniej więcej po 2 miesiącach, po 3 miesiącach kiedyś nastąpi. No mi to dość późno przyszło, jak byłem na Coders Lab przez 2 miesiące takiego intensywnego kursu, to przez całe 2 miesiące miałem ciągle problemy, bardzo duże problemy z błędami syntaktycznymi, więc wydaje mi się, że to nawet chyba nie od intensywności zależy, tylko po prostu od jakiegoś takiego długiego procesu, który po jakimś czasie dopiero spowoduje, że tych błędów będzie po prostu mniej i to pisanie będzie przyjemniejsze. No i Code Wars. Słuchajcie, Code Wars to jest bardzo ciekawe miejsce, w którym można się szkolić, bo tutaj oczywiście chodzi głównie tylko o Rubiego teraz. Jeżeli możemy napisać program, bardzo krótki, bardzo krótką funkcję, metodę, która coś robi na jakiś prosty, która rozwiązuje bardzo prosty problem. No i tam są coraz wyższe poziomy wtajemniczenia, możemy coraz trudniejsze robić. I wyobraźcie sobie, że jak skończycie z powodzeniem jakieś zadanie, to możecie zobaczyć wszystkie alternatywne rozwiązania, znaczy inne rozwiązania tego samego problemu. I to jest bardzo... Możemy się porównać, możemy zobaczyć, jak ktoś inaczej mógł pomyśleć. I to wymaga bardzo dużo wysiłku, żeby zrozumieć, że da się to samo zrobić w tak odmienny sposób. Natomiast myślę, że warto po prostu jest porównywać swój kod, a akurat tam jest dobre narzędzie do tego, żeby zobaczyć, jak ktoś inny zrobił dokładnie to samo. Też zaczynając uczyć się Railsów, korzystałem z Railscastów. Nie wiem, czy robiłem to dobrze, bo pisałem na przykład dokładnie to samo, co Ryan. Pisałem w Railsach. Chciałem po kolei robić dokładnie te same kroki, co on, tylko że zauważyłem, że to, co robi w 10 minut albo w 5 minut, to ja robię w 2 lub 3 godziny na przykład, bo po prostu błędy były jakieś, bo jakieś czegoś nie zauważyłem, nie mogłem czegoś przeskoczyć. Także to jest the hard way i też w sumie nie tak dużo daje, bo nie wszystko byłem w stanie od razu zrozumieć. Po prostu, chociaż można zauważyć, że te filmiki są na różnych poziomach, znaczy są trudniejsze i łatwiejsze, można w tej wersji podstawowej są zwykle łatwiejsze, no i można też wybierać takie, o których już coś słyszeliśmy, coś wiedzieliśmy, więc jako tako można przez to przebrnąć. Natomiast po prostu uczenie się na zasadzie pisania aplikacji od zera bez żadnej pomocy może być bardzo trudne, więc oczywiście są jakieś tutoriale, które pokazują, jak zrobić prostego Twittera, jak zrobić, nie wiem, jakiegoś bloga czy coś. No i po prostu wiadomo, no przez praktykę da się to zrobić i dopiero włączać Railscasta, jak potrzebujemy jakiś feature konkretny w tym czymś rozwinąć. No i oczywiście, proszę Państwa, odkrycie roku, CodeQuack. To jest najlepsze, co może być w internecie teraz na ten temat. Jest po polsku zrobione. I to uczy Rubiego tutaj obecny Łukasz Pełszyński. Wyszedł z inicjatywą, żeby zrobić taki kurs. On, Łukaszu, chyba jest jeszcze darmowy, prawda? Rubiego przynajmniej. Trzeba mieć dostęp jako beta tester. Na razie jest zamknięty, jakiś tak za miesiąc będzie otwarty publicznie. Ale za miesiąc będzie otwarty publicznie, będzie można za darmo z niego korzystać, czy jak to będzie? Aha, no to co, na przykład mógłbyś dać dzisiejszym wrugowiczom dostęp jakiś do wersji beta testowania, czy nie? Jak pewnie napiszę, to dostanę. Okej, dobra, to potem będziemy mogli jakoś twojego maila podać. No dobra. Ale to nie jest reklama, to jest moje własne podzielenie się. Naprawdę ten kurs zrobiłem, ale bardzo mi się podoba, jest mądrze zrobiony. Wydaje mi się, że jest bardzo przystępnie zrobiony dla początkujących, dlatego że używa bardzo, bardzo fajnego terminala. Znaczy jest interaktywny po prostu. No, interaktywność jest bardzo ważna i jest dużo lepszy na przykład niż Code School dla początkujących. Słuchajcie, Code School jest bardzo dobry, jeżeli jesteście zaawansowani. Jeżeli już dużo umiecie, to wchodzicie na Code School, no i tam z dość skomplikowanym językiem, w dość dziwnym tempie przedstawia się wam różne dane na temat tego, jak coś zrobić. Dość złożonego, dość zawiłego i często nie wiadomo po co, więc ogólnie
Ogólnie ten, według mnie code school jest bardzo dobry, jeżeli już coś wiemy. Ja na przykład wydaje mi się, że straciłem sporo czasu na samym początku, robiąc kurs rejsów dla zombiaków, bo dość mnie to dużo kosztowało pracy, żeby to zrobić. Natomiast tak naprawdę uczyłem się tylko składni. Bo za bardzo nie wiedziałem, po co tam te rzeczy się robi. Tak naprawdę dopiero przy pisaniu swojej własnej aplikacji możemy się zorientować, po co nam to jest. No i również dla zaawansowanych mogę polecić Try Ruby, oczywiście słynnego Why the Lucky Stiff. Jest to świetna książka, ale napisana bardzo hermetycznym językiem, więc jeżeli jesteście początkujący, to chyba zostawimy sobie na później. No i oczywiście, słuchajcie, największym wrogiem w uczeniu się jest dystraktor Facebook i inne zło. Nie używajcie tego, jak się uczycie. Ja używam ostatnio takiego blokera, że w Chromie mam po prostu włączony bloker, który mi wymyślał od ostatnich, jak wpiszę facebook.com i już się uspokaja wtedy. No i słuchajcie, udzielenie pomocy. Słuchajcie, to jest bardzo ciekawy temat, dlatego że ogólnie jestem osoba, która bardzo, bardzo lubi otrzymywać pomoc i bardzo do wielu ludzi osób chodzę i pytam się, że mi pomogli. No i okazuje się, że bardzo dużo można się nauczyć, ale pod warunkiem, że się dobrze wie, o co chodzi. Znaczy, jeżeli się dobrze przygotuje wcześniej do tej pomocy samemu. Bo jeżeli coś nam nie działa i nie wiemy w ogóle co i po prostu ktoś nam przychodzi i rozwiązuje ten problem, to niestety nic zupełnie nie da. To znaczy po prostu będziemy mogli pisać dalej tą aplikację, ale tak naprawdę niczego to nas nie nauczy. Jeżeli natomiast mamy bardzo konkretny problem i wiemy, co już nie działa i wiemy, co, znamy problem i tylko potrzebujemy zapytać się o konkretne rozwiązanie, no to wtedy jest szansa, że taka pomoc zadziała. No i najlepsze jest to, że podczas rozmowy z drugim programistą dowiadujemy się, że możemy coraz lepiej kształcić w sobie język mówienia o tych problemach. Ja zauważyłem, że u siebie zauważyłem bardzo duży postęp, przynajmniej od zeszłego roku, że rzeczywiście dobre nazywanie, dobre rozróżnianie wszystkich niuansów jest bardzo istotne. No i jeżeli coś jest dla nas nowym słowem czy nowym pojęciem, to powinniśmy, wydaje mi się, bardzo dobrze je zgłębić i starać się użyć w różnych sytuacjach, żeby przy okazji dowiedzieć się, czy używamy go dobrze. No i oczywiście wystrzegać się magii i wyręczania. Chodzi mi o tym wyręczeniu już przed chwilą powiedziałem, natomiast magia to jest wtedy, kiedy używamy po prostu gema do autoryzacji, tak, do autentykacji. Mamy po prostu wszystko zrobione za nas, wklejamy jakiś kod, nie wiemy, co się dzieje, natomiast po prostu działa. Oczywiście połączenie klocków też jest ważne, też jest trudne, ale najistotniejsze jest, żebyśmy wiedzieli, co robimy i po prostu nie kleili bez sensu. A więc z tego z kolei znowu w opozycji do otrzymywania pomocy najważniejsza jest samodzielność. Tak naprawdę jeżeli się uczycie się przede wszystkim sami. To jest sami, nawet możecie się tak nastawić, że będziecie się uczyć sami. Chociaż jeżeli prosicie o pomoc, to też to jest pewnego rodzaju samodzielność. Znaczy, wiecie, że już lepiej sobie, że potraficie sformułować problem właśnie i na przykład zapytać się na przykład na stronie danego gema, na GitHubie. Ostatnio właśnie udało mi się rozwiązać właśnie problem w ten sposób. Problem, który w ogóle wydawał mi się niemożliwy do rozwiązania. Nawet poprosiłem wcześniej jeszcze Raf Bakera, nie ma go tutaj chyba, o pomoc. I siedzieliśmy, słuchajcie, 1,5 godziny
I nie dało rady, po prostu, jeszcze, bo już załamany zupełnie, bo on jest naprawdę niezłym mistrzem i po prostu potrafi bardzo szybko rozwiązywać trudne problemy. I okazało się, że po prostu w ustawieniach było coś namieszane i tylko tego Gema wymyślił, wiedział o tych ustawieniach, ale zapomniał napisać. Po prostu trzeba było bezpośrednio jego się spytać, dlaczego mi to nie działa, dlaczego tak się dzieje. Okazało się, że jeżeli was to interesuje, okazało się, że bakety na Amazonach, w zależności od tego, czy się ustawi US standard, czy jakiś inny, to mają zupełnie inne zachowanie i zupełnie inaczej na inne URL-y pozwalają. Także w ogóle zaskoczenie totalne, dlatego że US standard to jest jeden z 10 do wybrania i po prostu zwykle się, przynajmniej intuicyjnie chyba, wybiera ten, który jest najbliższy najbliższy Europy. No ale okej. W każdym razie byłem zszokowany, że takie było rozwiązanie tego problemu. Właściwie największa przyjemność sprawia mi patrzenie na swój własny kod sprzed pół roku na przykład. To jest nie, właśnie przyjemność. Właśnie, wiecie, to jest znowu na dwa sposoby to interpretować, tak? Albo pomyślę sobie o sobie, ale ja jestem głupi, albo pomyślę o sobie, ale już widzę, że byłem głupi, tak? Już wiem, jestem trochę wyżej. Pewnie za rok będzie to samo, tak? Pewnie za dwa lata będzie jeszcze gorzej, ale no miejmy nadzieję, właśnie, miejmy nadzieję, to jest pozytywne, to jest tak jak ten, już nie będę porównywać tutaj do filozofii. No i słuchajcie, frustracja, to jest coś, co też mi bardzo uświadomiło wiele. I kiedy zdałem sobie sprawę, co to jest frustracja. Frustracja to jest niezgodność tego, co się dzieje, z naszymi oczekiwaniami. Frustracja to jest normalne zjawisko psychologiczne, które polega na tym, że my spodziewamy się czegoś, a dostajemy zupełnie coś innego. I to w uczeniu się Reinsów i Robiego jest cały czas. To jest naprawdę zdarza się w 90% przypadków. I po prostu nie pozostaje nam nic innego, jak tylko się spodziewać, że to będzie i po prostu nie reagować w sposób impulsywny, tak, na to, że może się oswoić z tym, że będziemy się denerwować, że wiele razy nam nie wyjdzie, zanim wyjdzie, ale kiedyś wyjdzie, kiedyś się uda, no bo to możliwość błędów jest skończona, zresztą można... Można zawsze znaleźć to rozwiązanie gdzieś indziej. Więc przede wszystkim tutaj znowu o tej kwestii psychologicznej. Ona mi się wydaje bardzo istotna, bo ja naprawdę myślałem, że jestem jakiś strasznie wolny, czy nie wiem, czy na przykład mam, może mój mózg jest jakiś strasznie słaby, albo że za dużo alkoholu w życiu wypiłem, czy coś takiego. No, jakieś takie obawy się pojawiają w momencie, kiedy ktoś robi coś ode mnie 100 razy lepiej na przykład, prawda? To jest przykre doświadczenie, że można mieć bardzo niską samoocenę, ale to w ogóle jest nieprawda. To jest tak, że szacie, nawet ty mi powiedziałeś, że piszesz z błędami. Czy to możliwe? Weźcie kogoś, kogo naprawdę uważacie za dobrego programistę, siądźcie z nim i popatrzcie, jak on programuje. To naprawdę bardzo uspokaja. I nie ma na iskaz, tak? Czyli wcześniej spreparowany w filmie, prawda? No właśnie, więc słuchajcie, nie denerwujcie się, że wam jakoś nie idzie, po prostu na tym polega ta praca, tak? Ciągle jakiś błąd, ciągle coś jest nie tak, ale nic z tym dziwnego, bo tak powstaje kod. No i ponieważ Ruby i Rails nie są łatwe, to wam życzę dużo powodzenia, żebyście byli w stanie to znieść. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania macie może do naszego prelegenta? No proszę. A ten drugi wątek, bo ja z tego korzystałem, nie wiem, to jest jedna z najlepszych stron, jeśli chodzi o naukę kodu z nadmiarami.
To bardzo dobrze, że mówisz, bo ja akurat nie wymieniłem, ale nie wymieniłem dlatego, że nie miałem doświadczenia. Nie miałem doświadczenia z Rubimankiem, tam się, bawiłem się w koany Rubiego, w jakieś różne inne tutoriale, ale akurat Rubimanka nie robiłem, więc ciekawe. Okej, okay, sprawdzę bardzo. Sam sprawdzę z ciekawości, nie znam. Dobrze, a to jeśli nie ma więcej pytań, to bardzo dziękuję. Jaki procent kodu przy pisaniu aplikacji generuje ci klepanie JavaScriptu? Okej, szczerze, to teraz z 80%. I to tak, to jest chyba to 80/20. Robi działa dobrze. Nie, no, oczywiście chodzi o specyfikę tego, że teraz głównie piszę w Emberze, no i tak naprawdę w Rubim tylko robię backend do tego, więc tego jest niedużo. No ale rzeczywiście, no, w porównaniu z JavaScriptem Ruby jest fajniejszy. No, po prostu wygodniej się pisze w Rubim, więc cieszę się, że wybraliście Rubiego, tak. No. Ja mam dwa pytania. Pierwsze to jest takie. Jakie języki znałeś wcześniej, zanim się zacząłeś uczyć? Mhm. A drugie, kiedy zacząłeś na Rubim zarabiać? Okej, okay, już mówię. Więc na pierwsze pytanie odpowiem, że zrobiłem krótki kurs Pythona na Kurserze. I wydawał mi się bardzo podobny Ruby do niego później. No bo w zasadzie jest podobny składniowo. Natomiast umiałem bardzo mało, no bo tak naprawdę zacząłem się uczyć programować dopiero w wakacje 2013. Później skończyłem ten Coders Lab pod koniec tego roku, no i 2014 już cały programowałem. No i kiedy zacząłem zarabiać, kiedy mi się kurs zwrócił i właściwie zacząłem mieć z tego dochód, no to było po pół roku. Było po pół roku pracy, czyli czerwiec 2014. No i teraz już jestem do przodu mocno. Także się cieszę bardzo. Dobrze, to jeśli nie ma więcej pytań, to bardzo Piotrkowi dziękujemy. O, jeszcze pytania, dobrze, doskonale. Tylko do mikrofonu, okej? Dwa pytania, miałem więcej, ale kolega przede mną uprzedził. Skąd pomysł na programowanie, a dwa, na to nie musisz odpowiadać, ile masz lat? Okej, mam 29 lat, w tym roku skończę 30. I skąd pomysł na programowanie? Słuchajcie, To smutna historia, wyrzucili mnie ze szkoły i byłem nauczycielem i mój... Tak. Mój kolega wysłał do mnie informację, interesowałem się wcześniej programowaniem, dlatego że kończyłem filozofię i miałem taką pasję logiką. Chciałem bardzo się nauczyć prologa, miałem ten z kumplami kontakt, którzy dużo właśnie zajmowali się logiką. No i chciałem tą logikę wprowadzać w praktykę. No i dostałem wiadomość od mojego kolegi, że zakłada startup, że to będzie Coders Lab i teraz będą tworzyć programistów i będą to robić 2 miesiące. Ja mówię, dobra, jasne. Jeszcze strasznie drogie okazało to się wszystko, ale sobie pomyślałem, że postawię wszystko na jedną kartę, to nie będę miał wyboru, nie będę musiał się nauczyć. No i rzeczywiście postawiłem, ale potem trochę mi się smutno zrobiło, bo okazało się, że moja żona skandalistka nauczyła się tego samego zupełnie bez kontekst. Znaczy nie, może nie tego samego, no, ale tworzenia stron internetowych i też dostała pracę bez tego, bez kodersa. Tak, no to chyba jest odpowiedź na twoje pytanie w sumie. Okej, to wszystko. Pytanie. No dobrze, zróbmy to jeszcze raz. To jeżeli nie ma więcej pytań, no dobrze, to dziękujemy bardzo Piotrkowi w takim razie.